lecz wkrótce dosięgnie was próba jeszcze większa, ponieważ staniecie w konfrontacji przeciwko mocarstwom. O biedna Polsko. Dzieci, na gwałt rząd na to nie reaguje. O, obcięli wartość mleka, złoty 70 na 80 groszy. Całe stada zwierzyny są wybijane w Polsce. W Dolnośląskim koło Głogówka, potężny PGR, 1000 sztuk zwierzyny w tych dniach jest sprzedawana, rozumiecie, na ubój. Następny nasz ośrodek, 300 krów. Dzieci, kto nas będzie żywił? Przecież tysięczne stado się nie da odbudować w ciągu 2 lat. Rządzący Polską, co wy robicie, kiedy przyjdzie nam stanąć w konfrontacji przeciwko mocarstwom? Przecież oni zamkną dopływ żywności na tą ziemię. W naszych orędziach jest przestroga, na Kościół przyjdzie prześladowanie, jakiego nie było jeszcze w dziejach historii Kościoła. Młodzi kapłani masowo będą opuszczali szeregi kapłańskie. I oni czekają, dzieci, intronizacja powinna być najpóźniej 15 września, sierpnia. Najpóźniej z użyciem słów intronizacja Jezus Chrystus Król Polski. Najpóźniej. Opamiętajcie się. W wyłącznej łasce Boga jest to, że jeszcze żyjecie. Ale te słowa mocne mówię do was, moi ukochani słuchacze, do was, świeccy Polacy. Przecież wszyscy macie taką samą mentalność, strusia, żadnej odwagi. Chowacie głowę do piasku, bo to nie mój problem. Jak to? A kim ty jesteś? Chińczykiem na tej ziemi? Japończykiem? Drzewa cię obronią? Kamienie same będą podskakiwały?